Wiecie, nie gram w MSP od roku, dwóch, tylko gram w MSP od kilku lat. I od tego czasu, kiedy dołączyłem do MSP, miałem wiele kont. Swoje pierwsze konto założyłem w około 2013 bodajże i nie pamiętam do niego nikogo i hasła. A szkoda. Za to doskonale pamiętam moje drugie konto, które, jak już mówiłem wiele razy, ma bana na zawsze. Oczywiście, kiedy konto ma bana, to nie można go wyszukać. Ale ja, iż jestem glitchem, znalazłem sposób, aby moje konto znaleźć i dzisiaj sobie na to konto zrobimy reakcję, ponieważ kiedy byłem troszkę mniejszy, grałem często z moją przyjaciółką Sandrą w MSP. I różnica między moim kontem a jej kontem jest taka, że ona nie dostała bana. Szara blondynka, 1000, dziękuję za pozdrowienie, cię pozdrawiam. Wiecie, bardzo chciałem swoje konto stare przywrócić, żeby je odbanowali, ale niestety nie mam bata. Okej, przez kolejne 5 minut, takie dosłowne 5 minut, staram się wyjaśnić, jak moje konto znalazłem. A że nie umiem tego zrobić, to powiem tylko tyle, że wpisałem konto mojej koleżanki, wlazłem w jej luki i w lukach znalazłem siebie. Tyle w temacie. Tak, wyjaśniłem to w mniej więcej 20 sekund, a nie umiałem tego wyjaśnić w 5. Polecam. Glitch, widziałam cię kiedyś, jak jechałeś do domu. Boisz się? Moje cudowne dziecko z banem na zawsze. Oczywiście już wtedy nagrywałem MSP, bo czemuż by nie? Żeby nie było, ten kanał na YouTubie nie istnieje. Chyba. Dajcie mi spokój! Nie wiem, czy wiecie, ale jak nagrywam, to wam nie odpiszę, bo jestem zajęty nagrywaniem. Taki fun fact, co nie? Bardzo mnie interesuje, co ja mam w swojej biografii. Więc tak, młody gliczuś. Był youtuberem wcześniej. Pamiętam, jak robiłem ten awatar. Jezu, to pamiętam. Nie do końca pamiętam to, ale w sumie lepiej, bo chciałbym o tym zapomnieć. Have you ever had a dream? Zobaczymy moje w ogóle nagrody, jakie mam. Do VIP-a trochę im brakuje. Z tego, co pamiętam, Szczerze, nigdy nie lubiłem kupować tych, jak to się nazywa? Statusów Diamond? Chyba tak to się nazywa. Jak widać, tego nigdy nie kupiłem. Filmów też raczej mało oglądałem. Zwierzaków chyba miałem właśnie dość sporo. Reszta wygląda dość podobnie. Podobnie w sumie i tu nie ma jakichś dużych zmian. Kreatywne, no ja tutaj dużo rzeczy nie robiłem, zawsze jakoś nie lubiłem tego robić, zawsze wolałem. Zawsze wolałem sobie chodzić po chatroomach, pisać niż takie rzeczy robić. To jest akurat dziwne, bo pamiętam, że elfy miałem wykonane i podejrzewałem, że to jest pewnie jakiś błąd MSP, ale nie jestem pewny. Co ja mam na liście? Jezus Maria, pamiętam ten hit. Kiedyś, czyli chyba w 2016, te czapki były tak popularne, każda dziewczyna MSP chciała je mieć, a nie mogła, bo były głównie dla chłopaków. I z tego co pamiętam, to zrobiłem z tego pewien interes. Ale musiałbym zobaczyć, czy to jeszcze w ogóle jest dostępne, co ja zrobiłem. Posty już się dawno usunęły, moje projekty. Jezu, pamiętam to! Chciałem otworzyć bluzę Maxiego z Wuletty. Nie wiem, czy to znajdę takie zdjęcie, ale to właśnie miała być ta bluza. No chyba nie wyszło, tak mi się wydaje. Czarny szyk. Wisielec. To nawet nie jest wisielec. Leja. To był czas, kiedy komiksy.pl były tak popularne i w każdym memie było Leja, Leja, le coś tam. I... o matko. Księga gości też jest pusta, więc tu nie ma na co patrzeć. Pierwsze zdjęcie, jakie jest dostępne, to koszulki MSP. Okej, ale one są strasznie drogie. Jezu, tak, to był czas chyba, kiedy MSP miał własny sklep. Czy MSP jeszcze taki sklep w ogóle ma? Chyba nie ma go. Jezu, jak to było dawno. Szczerze? Ta koszulka i ta mi się mega podoba akurat. Nie są takie złe. To zdjęcie zobaczyło 2810 osób i mam 500 lovet. Pamiętam, że to zdjęcie chyba było na drugim miejscu w topce kiedyś? Kiedyś myślałem, że zdjęcie jest naprawdę ładne, wyraziste. No myliłem się. Widziałem gdzieś tam moją twarz. Okay, but like that's hot. Widać, że miałem ścięte włosy i one dopiero odrastały, tak jak teraz, bo aktualnie mam ścięte włosy. Piękny przystojniaczek. Ej, Jezu, ja ją kojarzę chyba. Ona chyba jeszcze musi grać, bo ta czapka jest dość nowa. Ja chyba tych komentarzy nie chcę widzieć. Z filmów mam tylko filmik do Boostera. I bardzo dobrze, ponieważ z tego co wiem, miałem całą serię z... jak to się nazywało? Chyba nazywałem tą serię Przybłęda. Oczywiście Przybłęda było napisane z błędem, bo jakby inaczej. Ale to była historia o chłopaku, który pewnego dnia obudził się pod drzwiami czyjegoś domu, domownicy tego domu go przyjęli, ale ich córce to się zbytnio spodobało. Ej, w sumie to nawet nie było takie głupie. Dziwię się, że miałem takie pomysły. Za pierdylion złotych zamieszkałbyś tam? Dla ciebie tak.
Okej, myślę, że to będzie chyba tyle w tym odcinku z MSP. Żeby nie było, mojego konta nie znajdziecie. I bardzo dobrze. No i dziękuję wam za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale za tydzień około. Subskrybuj, lajkuj, komentuj. No i na razie, pa pa, cześć. Elo.